15 października w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego świętowano setną rocznicę powstania Państwowej Administracji Weterynaryjnej. Proszę zauważyć, że marszałek Piłsudski powołał weterynarię jako jedną z pierwszych instytucji odrodzonego państwa. Ona jest tak ważna. Sądzę, że jeżeli możemy mówić o zawodach, że są misją czy powołaniem, to tak sądzę, lekarz weterynarii to jest coś z pogranicza właśnie powołania. Lekarzom weterynarii należy się ogromny szacunek za wypełnianie misji dbania o bezpieczeństwo żywnościowe kraju oraz możliwości eksportu produktów rolno-spożywczych na rynki światowe. Cały świat, ponad 70 krajów, które od nas odbierają, kupują żywność zwierzęcego pochodzenia, szanują nasz system nadzoru, nasze postępowanie, nasze zachowanie i dlatego kupują. Dlatego negocjujemy, renegocjujemy świadectwa, poprawiamy, jeżeli jest taka potrzeba, zapisy w tych świadectwach po to, żeby polskiej gospodarce, polskiemu przemysłowi rolno-spożywczemu pomóc. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie jesteśmy potrzebni, gdzie jesteśmy proszeni o to, żebyśmy doradzali, pisali opinie, ekspertyzy, o czym dzisiaj wspominali nasi ministrowie, jak również czasami sami, czy też bardzo często czasami sami inicjujemy naszą pomoc, żeby zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, czy też system bezpieczeństwa żywności, żeby mógł być jeszcze bardziej efektywny. To właśnie w naszym instytucie zlokalizowane są krajowe laboratoria referencyjne. Ich jest tak naprawdę ponad 130 kierunków. To jest olbrzymia struktura, musi być we właściwy sposób nadzorowana, ale nie widzimy możliwości, żebyśmy nie współpracowali w tym zakresie z głównym lekarzem weterynarii, jak i z inspekcją poszczególnych szczebli. Dla dobra i dla bezpieczeństwa czegoś, co można by nazwać weterynaryjną ochroną zdrowia publicznego, ponieważ niezmiernie ważnym elementem jest właśnie to i przypominanie naszym konsumentom, rodakom, że to inspekcja weterynaryjna odpowiada również, a czasami przede wszystkim za to, co oni jedzą, co nasi konsumenci jedzą i że to jest po prostu zdrowe i bezpieczne. Obrót artykułami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego zależy od sprawności służb weterynaryjnych. Jesteśmy dużym producentem żywności, dużym eksporterem i nasi partnerzy handlowi domagają się, żądają, żeby to instytucja państwowa ponosiła pełną odpowiedzialność za jakość, za bezpieczeństwo tej żywności, która trafia nie tylko na rynek nasz wewnętrzny, ale również na rynki światowe. Od lekarzy weterynarii bardzo dużo zależy. Jest to instytucja zaufania publicznego, która musi przestrzegać prawa, musi być poza wszelkim podejrzeniem o nieuczciwość, ale przede wszystkim musi być instytucją, która pomaga hodowcom zwierząt. Weterynarze, lekarze weterynarii muszą również wiedzieć, że od nich bardzo dużo zależy. Ale również ja oczekuję, mówiłem o tym na naradzie z dyrektorami wojewódzkimi, również dokonując zmian w głównym inspektoracie, że jest to instytucja zaufania publicznego, która musi przestrzegać prawa, która musi być poza wszelkim podejrzeniem, tak jak w przysłowiu żona Cezara, ale również ma być instytucją życzliwą. Życzliwą dla rolników, pomagającą, podpowiadającą, a dopiero w ostateczności ma być jakimś karzącym ramieniem państwa. Przede wszystkim rolą inspekcji weterynaryjnej i nas, lekarzy weterynarii, bo także nasz pracowników instytutu jest prowadzenie szkoleń, podnoszenie świadomości, a dopiero później egzekwowanie tego pod postacią działań administracyjnych, które mam nadzieję będą miały coraz rzadziej miejsce, bo tak jak ja ze swojej pozycji widzę i obserwuję pewnego rodzaju bardzo istotny progres wiedzy i świadomości rolników i hodowców na temat tego, czym jest zdrowa, bezpieczna żywność, w jaki sposób doprowadzić do tego, żeby ta zdrowa, bezpieczna żywność była na stołach naszych, a tym samym na stołach rolników i hodowców. Przecież rolnicy i hodowcy produkują także dla siebie. Musimy pamiętać, że w inspekcji jest łącznie zatrudnionych prawie 5700 osób, ale na rzecz inspekcji razem łącznie pracuje w sumie ponad 13 tysięcy ludzi. W tym jest około 6 tysięcy lekarzy i prawie 300 pomocników, którzy pomagają przy różnych czynnościach, czy zwalczaniu, czy monitorowaniu chorób, więc jest to ogromna grupa ludzi, ponad 13 tysięcy, które pracują dla jednej sprawy, obszernej,
bardzo gałęzi w gospodarce narodowej, jaką jest rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy. Musimy się doskonalić, współpracować, podnosić świadomość i być wobec siebie szczerzy. Tam, gdzie są zidentyfikowane obszary do doskonalenia, należy je błyskawicznie odkrywać, rozwiązywać zadania, nie ukrywać. I tak to po prostu funkcjonuje. Mam nadzieję, że w dalszym ciągu tak będzie dalej. Sprawność Inspekcji Weterynaryjnej jako państwowej instytucji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo musi cały czas rosnąć. Od tego bardzo dużo zależy.